Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Młodzi aktorzy i aktorki czasów PRL. Jak się zmienili? Monika Roska, urodzona w maju 1961 roku w Łodzi, pianistka i aktorka dziecięca. W wieku 12 lat otrzymała rolę Nell w filmie W pustyni i w puszczy z 1973 roku, ekranizacji powieści W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Powstały wtedy dwie wersje, filmowa oraz telewizyjna. Monika Roska jest absolwentką i wykładowczynią Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Klejstuta Bacewiczów w Łodzi. Kilkakrotnie uzyskała stypendium imienia Fryderyka Chopina. Koncertowała w wielu krajach świata. Zdobyła kilka cennych nagród muzycznych, w tym włoską Rina Sala Gallo. Marian Chórznicki, urodzony w lutym 1955 w Warszawie. Aktor dziecięcy. Grał główną rolę w serialu Do przerwy 01 i jego fabularnej wersji Paragon Gola. Ukończył szkołę poligraficzną, ale nigdy nie pracował w zawodzie. Na początku XXI wieku rozwiódł się z żoną. Obecnie zajmuje się budowlanką. Grażyna Woźniak była pierwszą odtwórczynią roli Jagody Karwowskiej w popularnym serialu 40-latek. Aktorka występowała do 13 odcinka, jednak z powodu trudnej sytuacji rodzinnej musiała zrezygnować z roli Jagody. Młodą aktorkę zastąpiła wówczas Mirela Olczyk-Kurkowska. Mimo iż aktorki dzieliło 12 cm wzrostu, reżyser nie widział przeciwwskazań, by tę rolę powierzyć Mirelli. Grażyna Woźniak-Jagodę grała do końca szkoły podstawowej, jednak z powodu rozwodu rodziców musiała zrezygnować z serialu. Ukończyła studium handlu zagranicznego, natomiast Mirella była wolnym słuchaczem w łódzkiej filmówce. Aktorka urodziła córeczkę Malinę, a 2 lata później bliźnięta Kubę i Macieja. Obecnie jest historykiem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Piotr Konkolewski, urodzony w lutym 1962 roku w Warszawie. Największą popularność jako aktor dziecięcy zdobył rolą Marka Karwowskiego, syna Stefana Karwowskiego, w serialu telewizyjnym 40-latek i filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. W 1980 roku wycofał się z aktorstwa. W kontynuacji 40-latka w 40-latku 20 lat później w roli syna tytułowego bohatera zastąpił go Wojciech Malajkat. W 1989 roku został współzałożycielem warszawskiej pracowni architektonicznej ADD. Dorota Grzelak-Latos, urodzona w 1968 roku. W czasie nauki w szkole podstawowej uczęszczała na zajęcia teatralne w Warszawskim Pałacu Młodzieży. Była jedną z ponad 300 dziewczynek, które wzięły udział w zdjęciach próbnych do tytułowej roli w filmie Szaleństwa Panny Ewy. W 1994 roku skończyła teatrologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studium trenerów grupowych. Prowadziła audycje radiowe. Była instruktorem, twórcą i koordynatorem projektów teatralnych. Grała w sztukach dla dzieci, a z czasem zaczęła pisać scenariusze i reżyserowała własne spektakle. Zuzanna Janin, urodzona w 1961 roku w Warszawie. Artystka sztuk wizualnych, rzeźbiarka, twórczyni instalacji, działań performatywnych, obiektów, fotografii i instalacji wideo. W latach 1970-1975 uczennica szkoły baletowej w Warszawie. Jako nastolatka grała w filmach młodzieżowych Szaleństwo Majki Skowron, Mysz oraz jako uczennica szkoły baletowej tańczyła solową partię Klary w Dziadku do Orzechów oraz dziecięce partie w Don Kiszocie i Jeziorze Łabęckim. Janin współpracowała z licznymi artystkami i pisarzami, w tym Olgą Tokarczuk, która napisała tekst do jej pierwszego katalogu wydanego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2000 roku. Joanna Duchnowska-Todisco, urodzona w styczniu 1958 w Warszawie. Jako uczennica szkoły podstawowej została zaangażowana do serialu Wakacje z duchami. Casting przeprowadzał Wojciech Wójcik, asystent reżysera serialu Stanisława Jędryki. Następnie w latach 1971-1984 występowała w polskich filmach i serialach fabularnych. W międzyczasie w 1981 roku
ukończyła studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Karierę aktorską zakończyła w 1984 roku. Wyszła za mąż za Włocha i wyjechała do Australii, gdzie podjęła pracę jako dziennikarka jednej ze stacji radiowych Melbourne. Sergiusz Lach, urodzony w 1961 w Warszawie, debiutował w 1972 roku rolą Pawła, syna głównego bohatera filmu Zniszczyć Pirata, dramatu wyreżyserowanego przez Huberta Drapelę. Do roli wstawiam Tolka Banana został wybrany przez reżysera serialu Stanisława Jandrykę, który z uznaniem wypowiadał się na jego temat. Dorosły Sergiusz Lach nie zajmował się aktorstwem. Parał się fotografią reporterską i był działaczem pierwszej Solidarności, między innymi dokumentując wydarzenia opozycyjne. Sergiusz zmarł 8 listopada 2015 roku w wieku 54 lat. Andrzej Kowalewicz, urodzony w 1957. Jego jedyną kreacją filmową był Janek Cygan w serialu Stawiam na Tolka Banana z 1973 roku w reżyserii Stanisława Jędryki. Do roli tej został zaangażowany dzięki charakterystycznej urodzie oraz umiejętności gry na skrzypcach. Był uczniem szkoły muzycznej. Andrzej zginął w wypadku samochodowym 22 października 2012 roku na warszawskim Wawrze. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. Sławomir Wronka, urodzony w 1972 roku, fizyk, doktor habilitowany, inżynier. W dzieciństwie wystąpił w filmie Akademia Pana Kleksa, wcielając się w rolę Adasia Niezgódki. Była to ekranizacja książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Była to jego jedyna rola aktorska. W latach 1992-1997 studiował na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Daniel Kozakiewicz, urodzony w czerwcu 1970 w Warszawie. Aktor filmowy, artysta, fotografik, dziennikarz, podróżnik. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpił m.in. jako Darek Tarkowski w serialu 7 życzeń oraz w serialu Zmiennicy, jako brat Kasi Piureckiej. Wyemigrował do Peru, gdzie w Limie zajmował się fotografią artystyczną. Po 11 latach spędzonych za granicą, w 2011 wrócił do Polski. Tomasz Mędrzak, urodzony w grudniu 1954 w Łodzi. Aktor teatralny i telewizyjny, znany głównie z ról Stasia Tarkowskiego w pierwszej ekranizacji W pustyni i w puszczy i Leszka Talara w serialu telewizyjnym Dom. Zajmuje się również reżyserią. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się pozostali młodzi aktorzy i aktorki czasu PRL, to link do odcinka z prawdziwymi partnerami zostawiam na końcu tego materiału.